Chciałabym wiedzieć, co by było, gdybym nie musiała koniecznie podkręcać włosów, nie upierała się przy malowaniu rzęs, lub gdybym po prostu tak się nie ociągała tylko po to, by wkurzyć braci. Ale nie musiałam o to pytać. Sama wiedziałam, co by było. Tata by żył. I nie zginąłby przeze mnie. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny już prawie wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Szykujcie, kochani, chusteczki. Dużo chusteczek na dokładkę. Dzisiaj będzie opowieść o żałobie. Będzie opowieść o godzeniu się ze stratą. O budowaniu tego nowego życia na ruinach poprzedniego. Historia emocjonalnie niełatwa, ale poruszająca i piękna i ważna jednocześnie od autorki, która już kiedyś zdążyła nas na Wielkim Buku wzruszyć. Zapraszam na kilka słów o Potem pióra Christine Hermel, powieść obyczajową, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. To do bólu życiowa powieść o wyrzutach sumienia, o przewrotnym losie i o rodzinie, która podnosi się po stracie. To był wypadek. Nie dało się go przewidzieć. Jeden moment, ta jedna chwila. Rodzinny wypad zamienił się w koszmar, w niebywałą tragedię. Rozpędzony samochód wjechał prosto w auto ojca nastoletniej Lacey. Ona trafiła do szpitala. Jej dwaj bracia zostali jedynie poharatani, a ukochany tata nie żyje. Dziewczyna ma wyrzuty sumienia, obwinia się jakoś za wydarzenia. Rozpamiętuje tamten poranek i cały czas zadaje sobie pytanie, co by było gdyby. Jej rodzina próbuje sobie jakoś poradzić ze stratą. Próbuje się też jakoś podnieść z kolan. Mówią, że czas leczy rany. Ale czy nastoletnia Lacey kiedykolwiek sobie wybaczy? Ta jedna chwila, ten jeden moment, ten koszmar, który nadciąga nagle ni stąd, ni zowąd z siłą huraganu i odmienia wszystko na zawsze. Dotychczasowe życie obraca się w pył. Łzy, niedowierzanie, rozpacz i ta pustka, która zostaje po kimś. Wyrwa w sercu, wyrwa w duszy, wyrwa w życiu. Negatyw w codzienności, nieukojony brak kogoś, kto przecież był przed chwilą i po prostu zniknął w pół zdania, w pół obrotu. Tragiczny wypadek, gorzki cios od losu. Zostają po kimś wspomnienia, całe morze wspomnień. I te pytania, niewygodne pytania, co by było gdyby, czy byłoby inaczej? To właśnie z tym pytaniem nie potrafi sobie poradzić nastoletnia bohaterka powieści Christine Hermel. Czy jej tata jeszcze by żył, gdyby ona tamtego poranka wcześniej wyszła z łazienki, gdyby nie przekomarzała się ze swoimi braćmi? Czy to w ogóle cokolwiek by zmieniło? Chcemy wierzyć, że tragedii można było w jakiś sposób zapobiec, ale czy takie myśli same w sobie mogą już cokolwiek odmienić? Potem to poruszająca wiwisekcja żałoby i godzenia się ze stratą, widziana i przedstawiona oczami dorastającej nastoletniej dziewczyny. Nastolatki, której przyszło mierzyć się z tym największym możliwym bólem, z utratą. Utratą rodzica zbyt wcześnie. Przygotowując się do pisania tej powieści, Christine Hermel spotkała się z członkami Kate's Club w Atlancie, w Georgii, w Stanach Zjednoczonych. To jest organizacja, która pomaga i wspiera młodych ludzi, którym przyszło stracić kogoś bliskiego, albo rodzica, albo rodzeństwo, albo kogoś, kto wiele dla nich znaczył. Pomaga im przetrwać ten najgorszy czas, oferuje im pomoc psychologiczną i wsparcie. Również wspiera ich na tej dalszej drodze życia. Ich misja jest prosta, pogodzić się z żałobą, ale przede wszystkim dać sobie czas i pozwolić sobie na tę żałobę. Poddać się temu procesowi bólu, rozpaczy, złości. Dać sobie ten czas, a potem żyć dalej. I to właśnie to potem jest tak niezwykle istotne, tytułowe potem zresztą w powieści Christine Hermel. To, co nadchodzi po tym końcu naszego świata. Po tym, gdy już wydarzyło się najgorsze. Jak sobie poradzić? Jak na nowo zacząć żyć?
Potem to jest powieść niezwykle intensywna emocjonalnie, ale jednocześnie pełna czułości i zrozumienia względem bohaterów. Kristin Harmel przygląda się tutaj nastolatkom, którzy mierzą się ze stratą, nastolatkom, dla których przecież każdy kolejny dzień to jest jakieś małe trzęsienie ziemi. No a co począć, gdy mierzą się właśnie ze stratą ukochanego rodzica? I nie ukrywam, kochani, tę powieść czyta się ze łzami w oczach, tym bardziej, kiedy my sami przeżywamy żałobę, kiedy my sami mierzymy się ze stratą kogoś bliskiego. Również wtedy, gdy wciąż czujemy to ukłucie rozpaczy w sercu na wspomnienie o kimś. Również wtedy, gdy wspominamy tę stratę sprzed lat. To przecież czasami również wciąż boli, tak że nie można złapać tchu. Potem przypomina nam jednak, że po deszczu i po rozpaczy wciąż wychodzi słońce, przychodzi kiedyś uśmiech. Przypomina, że kiedyś koszmar dobiegł końca i można żyć dalej. Ba, trzeba żyć dalej, na przekór wszystkiemu, wbrew nawet samemu sobie na początku. I ta nadzieja jest w tej powieści najważniejsza. Potem Kristin Harmel możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Świat Książki. Natomiast pytanie konkursowe, myślę, że absolutna prościzna. Polećcie mi coś albo opowiedzcie mi o czymś, co ostatnio dobrego przeczytaliście, co obejrzeliście. Może być, możecie mi opowiedzieć albo o książce, albo o serialu, albo o filmie, albo o grze, w którą graliście, o komiksie, który przeczytaliście. Do wyboru, do koloru. Słuchajcie, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, który pojawia się co jakiś czas. Pamiętajcie, że możecie również odpowiadać na pytanie konkursowe pod postem na blogu. Niezwykle emocjonalna, niezwykle poruszająca, pełna czułości i bardzo mądra historia o godzeniu się ze stratą. Wszyscy się ze stratą kiedyś mierzymy. Większość z nas z pewnością przeżyła kiedyś już żałobę i doświadczyła właśnie tej pustki, tej rozpaczy. Tego, co tak przecież potworne, co tak bolesne, co sprawia, że właśnie czasami nie można złapać tchu. Potem jest właśnie o tym procesie, ale również o tym, jak z tych kolan się podnosimy, o tym, jak na nowo zaczynamy żyć, o tym, że na ruinach można zbudować coś nowego i równie pięknego. Ogromnie mi się spodobało, że Kristin Harmel wzięła tutaj pod uwagę młodych ludzi, dorastających ludzi, dojrzewających ludzi, którzy ze stratą mierzą się jeszcze w inny sposób. Bo tak jak powiedziałam, każdy kolejny dzień jest dla nich jakimś nowym doświadczeniem, przynosi jakiś znowu może całe fale emocji. Więc kiedy doświadczają czegoś tak tragicznego, tak rozpaczliwego, tak ostatecznego, również inaczej sobie z tym radzą. I Kristin Harmel zrobiła tutaj kawał dobrej roboty, by pokazać właśnie takich młodych bohaterów z naszą tutaj bohaterką Lacey na czele i jej braćmi. No, tak jak powiedziałam, morze emocji, intensywna bardzo jest ta powieść, ładunek jest tutaj naprawdę jak cios, jak prawdziwy cios. Możecie o tej powieści sobie poczytać również na blogu Wielkiego Buka, do czego Was serdecznie zachęcam, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!